fajnym aspektem tej płyty jest różnorodność instrumentów. Jest od groma instrumentów, które mam z całego świata i na nich gram. Warto tu wspomnieć o duduku z Armenii, o dizi, flecie poprzecznym z Chin, o lusi z Chin, o xiao z Chin, o gitarze oud arabskiej, o charango peruwiańskim, o kłenie peruwiańskiej flecie. Charango to jest gitara peruwiańska. Wreszcie po tylu latach mogę powiedzieć, że jestem muzykiem, który wreszcie moja muzyka dochodzi do tak szerszego grona słuchaczy, jakim ja bym sobie zamierzył, to znaczy poprzez kontakt, poprzez podpisanie kontraktu z firmą, z największą wytwórnią muzyki relaksacyjnej w Polsce, czyli firmą Victor z Torunia. Dzięki temu kontraktowi powiem szczerze, całe życie takiego kogoś szukałem jak Roman Rybacki. Mówię tu o szefie firmy. Zobaczyłem katalog przedstawiony przez Romana. Zobaczyłem tylko jedno nazwisko wydawane jako dystrybutor w Polsce, gitaru. Więc stwierdziłem, że jak jest gitara, to gitarą reszta mnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, no to wcześniej głos wokalistek śpiewających u mnie był którymś tam instrumentem, 15, 16, 20. Dzisiaj już przemycam do moich utworów jakiś przekaz, prawda, czyli jest tekst. Nie wyobrażam sobie tekstu innego niż po angielsku, bo angielski jest oczywiście, nie będę tu taki oryginalny w stwierdzeniu, ale jest bardzo melodyczny, melodyjny, po prostu płynie razem z muzyką.
I oczywiście to są wokalizy, które też są nieodłącznym elementem mojej muzyki. Pierwszy raz na mojej płycie użyłem takich aranży w szeroko orkiestralnych, czyli są i dęciaki, są i smyki, także w pewnych elementach to brzmi naprawdę fajnie orkiestralnie. I'll be here wondering.